jakoś tam podejść tak bez dowodów, profilaktycznie. Nie wiesz? Potrzebuję twojej pomocy, proszę cię. Ty tak knojek jesteś. Co, ty spotykasz się ze mną po to, żeby mnie nasłać na konkurencję? Co, Telinka? Jaki mogę być taka głupia? Posłuchaj, lubię cię to bardzo, ale potrzebuję twojej pomocy. To trzeba było nią prosić, a nie jakoś tak... Tak prosić, co prosić? No i co by to zmieniło? Ja cię nie rozumiem, powiatasz. Właśnie, ty mnie nie rozumiesz. Zjeżdżaj, nie dzwoń do mnie. Kurno. Źle do tego podszedłem. Wściekł byłem na siebie. Za szybko zacząłem o tej kontroli. Powinienem ją bardziej urobić, to może by się udało. Artur ulegał Karolowi, by dalej mu pomagał. To na jego komputerze młody pisarz robił poprawki swojej powieści. Tak sobie pomyślałem, a co gdyby jednak ten dobry temu złemu